Bardzo się cieszę razem ze wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa, że będziemy wspólnie przeżywać spotkanie modlitewne, charyzmatyczne dzisiaj w przepiękną uroczystość Najświętszej Marii Panny, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, czyli święto, w którym Kościół ogłasza, że Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba, gdzie siedzi po prawicy swojego Syna. Jest to dogmat naszej wiary, ogłoszony w 1950 roku, więc taki, można powiedzieć, dosyć świeży dogmat, ale przez wiele wieków tradycja katolicka, wielu świętych mówiło, że właśnie, że Maryja jest w niebie, właśnie z duszą i ciałem. Więc niebo wybrało ten dzień i to miejsce. Dlatego, że właśnie możemy przeżywać to spotkanie w taki sposób, że jest również przygotowana scena, na której jest ołtarz. Tutaj nasi bracia z nagłośnienia na czele z Piotrem przygotowali właśnie nam tą scenę, to nagłośnienie z Omega Music. Także dziękujemy wam za to, Piotrowi szczególnie, bo tak, bo tutaj muszę też i chcę im właśnie nie tylko podziękować, ale pochwalić, że zawsze starają się, żeby właśnie też to nagłośnienie na naszych spotkaniach było jak najlepsze, a również ze względu właśnie dla was umiłowani, dla was wszystkich pielgrzymi, bracia i siostry, żebyście widzieli, słyszeli. Też tutaj mamy za murem telebim dla tych wszystkich, którzy są w drugiej części, czyli w parku. Nazywamy to miejsce tutaj przy kościele, bo są błonie jasnogórskie, a tutaj są błonie czatachowskie. Także są błonie czatachowskie. Więc tak jak wspomniałem na początku, skoro jest to uroczystość niebowzięcia, więc Maryja, niepokalana matka, na pewno również jest tutaj obecna z aniołami, abyśmy mogli jeszcze bardziej dzięki jej opiece i wstawiennictwu uczcić jej Syna Jezusa w Eucharystii. W tym roku, w którym szczególnie czcimy Eucharystię, Eucharystia daje życie, taki jest temat duszpasterski na ten rok, wielka tajemnica naszej wiary. I jeszcze tylko tak właśnie dopowiem, że właśnie tak, że to jest miejsce, które tak nazywamy właśnie błoniami czatachowskimi, i także wiemy, że ostatnio zostały w Polsce niektóre miejsca nazwane strefami, strefa żółta, czerwona, a tutaj jest niebieska. Tu jest niebieska strefa. Także strefa najbardziej bezpieczna w całej Polsce właśnie jest tutaj. Więc tutaj w tym momencie będąc jesteście najbardziej bezpieczni. Umiłowanie odnośnie właśnie tego planu dzisiejszego spotkania, to przypomnę dla tych, którzy są z nami dzisiaj pierwszy raz, to może właśnie też zwyczajem naszym zapytam, kto jest pierwszy raz, niewysoko podniesie rękę i trzymajcie przez chwilę, jeszcze trzymajcie. Pięknie, więc brawo dla tych, którzy są z nami tutaj w pustelni, pierwszy raz, brawo. Jeżeli chodzi jeszcze o taką delikatną uwagę, to, bo niektórzy właśnie też pytają się odnośnie maseczek, tutaj, skoro jest strefa niebieska, to nie ma obowiązku noszenia maseczek. Jak ktoś chce oczywiście, bo ma taką potrzebę, no to, to może, ale nie ma takiego obowiązku. Także tutaj, żeby też właśnie, bo niektórzy mają takie dylematy. Właśnie, więc odnośnie tego planu dzisiejszego, za chwilę będzie procesja fatimska z figurką Matki Bożej Fatimskiej
bo przeżywamy nasze spotkania do października włącznie w takim duchu bardzo maryjnym, fatimskim. A później będzie msza święta. Po mszy świętej będzie przerwa, która będzie trwała godzinę plus. Godzina plus przerwa i potem po tej przerwie będzie druga część spotkania, czyli rozpoczniemy od adoracji, koronka, uwielbienie, modlitwa uwielbienia, potem będzie czas na składanie świadectw i będzie również modlitwa o uwolnienie, o uzdrowienie duszy i ciała, modlitwa o wylanie Ducha Świętego i posłanie nas na misję nowej ewangelizacji. Szczególnie to podkreślam, że te nasze spotkania zawsze się kończą właśnie w takim duchu bardzo misyjnym. Zresztą msza święta też kończy się słowami właśnie idźcie w pokoju Chrystusa, czyli idźcie i głoście, idźcie i zwiastujcie dobrą nowinę. Więc my te słowa naszego Pana szczególnie podkreślamy na końcu spotkania, żebyśmy wyjechali stąd jako misjonarze nowej ewangelizacji, jako posłani, czyli apostołowie, apostoł, czyli posłaniec, posłany. I po błogosławieństwie końcowym, jeżeli ktoś jeszcze będzie, przepraszam, pragnął, to my, kapłani, będziemy się modlitwą wstawienniczą modlić za was. A również później będzie jeszcze dla tych, którzy też będą chcieli modlić się w czasie adoracji w ciszy. Będzie adoracja nocna, aż do mszy świętej niedzielnej, czyli mniej więcej do godziny 10:00. Przez całą noc, przez cały poranek, więc taka adoracja w ciszy, bez żadnych głośnych modlitw, tylko takie trwanie przed Panem Jezusem. Jeżeli chodzi o adorację, tak myślę, albo w kościele, zależnie od pogody, jeżeli będzie pogoda tak piękna i będzie tak, wiem, że wiele osób chciałoby adorować, to sądzę, że tutaj Najświętszy Sakrament będzie przez całą noc wystawiony na tym naszym ołtarzu polowym. Więc ten plan tak wygląda. Jeżeli chodzi o spowiedź, kilku kapłanów tam, gdzie jest altana w parku, spowiada, ale za chwilę będą musieli skończyć spowiedź, albo może nawet już skończyli i będą kontynuować w drugiej części, właśnie, czyli po przerwie. Ogólnie zachęcamy, żeby przyjeżdżając na spotkania być już wyspowiadanym, żeby być w stanie łaski, ale oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje bardzo, to będzie taka możliwość także dzisiaj, ale wiadomo, że ciągle brakuje kapłanów na naszych spotkaniach. Osobiście proszę nieustannie Pana Jezusa i też proszę przyłączcie się do tej prośby, żeby kapłanów było na naszych spotkaniach przynajmniej 1/3, a reszta wiadomo to wszyscy, którzy do tej pory przyjeżdżali, także 1/3, także przynajmniej, żeby 1000 kapłanów było na spotkaniu. To jest moje takie marzenie. Osobiste. Może kiedyś zostanie spełnione, czyli żeby nigdy nie zabrakło kapłanów również dla was i żeby sami oni też między innymi na tych spotkaniach się formowali, napełniani, bo nasze spotkania, wspólnota to jest dar dla Kościoła, dla wszystkich, także szczególnie dla kapłanów. Jeżeli są tutaj, właśnie widzę już jeden z braci naszych, którzy też często z nami tutaj jest, modli się. Jeżeli są jeszcze bracia zakonni, czy są siostry habitowe, czy bezhabitowe, to tutaj ławki przed ołtarzem są szczególnie dla nich przewidziane. Zapraszamy, żeby tutaj się zbliżyć. Jeżeli są też szafarze nadzwyczajni Eucharystii, świeccy, mężczyźni, którzy mają błogosławieństwo, zgodę swoich biskupów na udzielanie komunii świętej w takich sytuacjach jak dzisiaj, nadzwyczajnych, kiedy jest tak wielu pielgrzymów, a brakuje kapłanów, to też zapraszam tutaj, żeby zgłosili się. Po mojej prawej stronie są bracia z diakonii liturgicznej, żeby, jeżeli nie macie alb, to wam damy. Dobrze byłoby oczywiście, szczególnie jeżeli szafarze są, których nie znamy, to żeby mieli legitymację. Jak ktoś jest, kto już był z nami, znamy go, to nie jest to konieczne. Więc odnośnie szafarzy też taka prośba. Oczywiście patronem naszych spotkań w tym roku jest święty Szarbel, pustelnik z Libanu, wielki święty libański, ale także wielki święty, którego
w tym roku w naszej wspólnocie szczególnie czcimy. Mamy tutaj też relikwie pierwszego stopnia świętego Szarbela z Libanu. Dostaliśmy taki wspaniały prezent ubiegłego roku kazany przez Raymonda Nadera i tutaj także jest, mamy brata, który też jest w przyjaźni z Raymondem, Jacka, który dzisiaj też wam powie piękne świadectwo na temat właśnie świętego Szarbela, bo tam pielgrzymuje, prowadzi pielgrzymki, właśnie ma kontakt z Raymondem Naderem, który jest takim prezesem rodziny świętego Szarbela, nie tylko w Libanie, ale też na cały świat, więc powie wam też o wiele więcej takich też ważnych szczegółów duchowych i nie tylko, które ubogacą też waszą wiedzę na ten temat, na temat tego świętego, na temat też świętych Libanu i miejsca, które może dla nas, dla wielu z nas być nieznane, może takie dalekie, a z drugiej strony duchowo jest przez tego świętego bardzo bliskie. Jeszcze takie dodatkowe informacje właśnie na naszych spotkaniach tych związanych z procesjami fatimskimi, Matką Bożą Fatimską. Używamy też róż. Tutaj też przy naszym sklepiku, jak ktoś będzie chciał, może nabyć takie róże. One są już poświęcone do tego, żeby też tak zewnętrznie, trzymając te róże, machając różami, też wyrazić miłość do Maryi. Również możecie nabyć, też wiele osób ciągle o to prosi, wodę święconą, sól, olej, to są sakramentalia. Też korzystajcie, używajcie. One też są nam bardzo potrzebne w walce duchowej, w tym pielgrzymowaniu przez ten świat, szczególnie w tych czasach. Również niektórzy pytali się o cegiełki. Nie mamy tych takich zwyczajnych cegiełek na rozpowszechnianie ich, żeby mogli wspierać budowę Domu Maryi, ale mamy takie cegiełki w postaci moich wierszy. Kto nabędzie te tomik wierszy, całkowicie ofiara z tego idzie na wspieranie Domu Maryi, Domu Nowej Ewangelizacji. My jako wspólnota budujemy taki dom niedaleko tutaj, też o tym ciągle przypominam, jak się zjeżdża tutaj stąd, z pustelni, po prawej stronie jest dom. Już bardzo wiele udało się dzięki wam, waszemu wsparciu duchowemu, finansowemu, wybudować, no ale wiadomo, jeszcze dużo prac takich wykończeniowych i wiadomo, jeszcze cały teren, żeby też tak pięknie wyglądał. Także prosimy o wsparcie modlitewne, materialne i za nie bardzo dziękujemy. Również mamy miesięcznik Ogień Jezusa, charyzmatyczny, formacyjny dla was, bo niektórzy pytają się, jak mają się formować, bo wiadomo, że w wielu parafiach nie ma żadnych wspólnot takich charyzmatycznych, ewangelizacyjnych. Nie zawsze kapłani też rozumieją duchowość taką właśnie przeżywaną w taki sposób charyzmatyczną, w duchu też miłości, miłosierdzia Jezusa, naszej wspólnoty. Więc dlatego ten miesięcznik ma taki charakter właśnie formacyjny, żeby was formować, żebyście nie byli osamotnieni i mieli takiego formatora właśnie przez gazetę. Chcemy wam w tym pomagać, przez nasze czasopismo. Tam są modlitwy, reportaże, świadectwa, katechezy, także Słowo Boże z mocą głoszone dla was, żebyście tym Słowem byli pokrzepieni, umocnieni i mieli właśnie też formację, której potrzebujemy bardzo, bo nie tylko wymiar duchowy, w sensie nasze dusze napełniamy, ale także trzeba ten umysł nasz ciągle też wypełniać takimi właściwymi, dobrymi treściami, które pomogą nam właśnie w właściwy sposób też myśleć, potem dobrze rozeznawać. Dlatego, że żyjemy w czasach niezwykłego zamętu, chaosu, który niestety nawet też przenika Kościół. I dlatego trzeba takich nauk, katechezy, która nam pokaże, to jest dobre, to jest złe, to jest od Boga, to nie jest od Boga. Tutaj to jest dobry kierunek, a tamten jest zły. Doświadczenie Boga żywego, Boga obecnego w nas i między nami. Także tak dłużej na tym się zatrzymałem, bo niektórzy tak, słusznie narzekają, że nie mają opieki tam, gdzie są, żyją, nie wiedzą, co mają robić, co czytać. Zachęcam. Są także starsze egzemplarze, także jest e-gazeta, można czytać
właśnie w takiej formie elektronicznej, internetowej. Również jest wydanie angielskie, może kiedyś będą jeszcze kolejne, także w innych językach. Także wam to bardzo polecam w imieniu wspólnoty. I również mamy płyty ewangelizacyjne z nagraniami modlitw, świadectw, pieśni, homilii. Także również dopowiem odnośnie też wersji takiej na CD. Także moje wiersze też zachęcam, żeby słuchać, bo te wiersze są po to, żeby medytować, żeby modlić się, żeby poznawać Pana. Także jest właśnie dzisiaj wydanie właśnie wierszy w takiej formie, właśnie można być nowe dzieło. Między innymi tutaj podziękuję też bardzo Piotrowi i jego żonie Anicie, bo też dużo nad tym pracowali, żeby to powstało, to kolejne dzieło. Także chyba z tych podstawowych informacji to wszystko dla was, umiłowani. To teraz powstańmy.